Siema widzowie, witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Archolos Kroniki Myrtany. Co możesz zostawić na samym początku? Wiadomo co, no oczywiście, że lajka możesz paść też na rewinda, który zrobiłem. Oraz na Instagrama, Twitcha, tam sobie czasem streamuję. A my porozmawiajmy na samym początku z Knutem. Dzisiaj na 100% obiecuję wam to, udajemy się do miasta, choćby wichura miała kurwa spaść. Deszcz ze śniegiem, wszystko. To dzisiaj będziemy w mieście, ale na samym początku zaczniemy małą misją, czyli właściwie rozmową na początku, czyli rozmową z Knutem, a później mam nadzieję, że misją, bo taką misję mam nadzieję, że dla nas przygotował. Potrzebujesz pomocy. Wiem, że przygotował, sprawdziłem. Tak, ale tym razem możesz odstawić. I wczytałem od nowa i udaję, że nie, widzowie, co? Nie wiem. Wilków w okolicy. Wygląda na to, że te bestie uwiły sobie gdzieś legowisko i wcale nie mam na myśli tego starego kawałka cegły po drugiej stronie jeziora. Parę dni temu przybył do nas myśliwy, podobno najlepszy w całym mieście. Zainteresował się całą tą sytuacją. Nie ufam miastowym, a komuś takiemu jak on tym bardziej. Ale chcę, żeby moi ludzie mogli w spokoju pracować. Przypilnuj tego miejskiego fircyka, czy robi swoją robotę jak należy. Może przy okazji nauczysz się od niego paru sztuczek. Polowanie na wilki to nie to samo, co cięcie drewna. Co dostanę w zamian? O pieniądze się nie martw. Za taką robotę możesz się spodziewać kilku wypłat. Dlaczego sam się tym nie zajmiesz? Masz mnie za tchórza? Ktoś musi mieć oko na robotę tu w obozie. Poza tym, jeśli się nie mylę, to ty szukasz pracy. Potwierdzam. W porządku, pomogę ci. Myśliwy powinien czekać na ciebie w nocy w pobliżu starej kaplicy, tuż pod skalnym łukiem. Znajdziesz ją na zachód od obozu. Powiedziałem mu, że przyślę kogoś do pomocy, ale nie zwlekaj za długo. Nie będzie tam starczał całe wieki. No dobra. Nocne wycie nazywa się misja. Czy spotkamy tam jakiegoś turbo dojebanego koksa wilka? Nie wiem, musimy się przekonać. Wynocha z mojego łóżka. Jasne, panie Knut. Pagoci. Dobra, idziemy. Diabła chcesz? Proszę się uspokoić, wam tu kurwa dupę będę ratować, mnie wkurwiacie. O! Witam. Przy okazji oczywiście, że zabijemy sobie olbrzymi szczur. Jakaś turbo odmiana. Na szczęście... Tak samo chujowa i słaba jak zwykłe szczury. Chyba żeby pierdolnął takiego one shota. Natomiast zbyt donki tonki to nie jest. Czy ty jesteś tym myśliwym? Nie, ty jesteś tym myśliwym, tak? Zmykaj stąd, mały. Jeszcze mi zwierzynę wypłoszysz. Polujesz na wilki? Taki miałem zamiar, ale jak się stąd zaraz nie ruszysz, zostaną mi do polowania same ścierwojady i chrząszcze. Poza tym czekam tu na pomocnika. Wygląda na to, że to ja jestem tym pomocnikiem. Ty? Myślałem, że stary Knut postara się trochę bardziej. Mistrz areny, kurwa, w przystani. Nie wyjdziesz z tego cało. Obiecałem, że pomogę Knutowi w pozbyciu się stada, a w zamian za to on mi zapłaci. Tylko to mnie interesuje. Z drugiej strony, przyda mi się ktoś do odwracania uwagi wilków. Sprawa jest prosta, ale ważna. Dlatego posłuchaj mnie teraz uważnie, mały. Ostatniej nocy wytropiłem to stado. Liczyło nie więcej niż tuzin osobników. Rób dokładnie to, co ci mówię. Chodź dokładnie tam, gdzie ja chodzę i nie przeszkadzaj mi w robocie. Jasne? Kurwa, zaraz ja tam sam pójdę upierdolić te wilki, bo już mnie wkurwiać. No i co się tak Deadlow, kojarzę. Widzę przed nami dwóch osobników. A skąd? To pewnie zwiadowcy stada. To może być tylko przynęta. Jestem pewien, że w okolicy jest więcej tych bestii. Patrz i ucz się, jak to robi najlepszy myśliwy na wyspie. Ja to zrobię. Ty? Nie żartuj, kogoś takiego jak ty rozszarpią od razu. Proszę, śmiało, pokaż co potrafisz. Ja pomóc. Nie no, błagam się, no zwykłe wilki to ja mam... O kurwa, to jest trochę, to jest sporo tych wilków do chuja, że jest. Ale to i tak jest dla nas, kurwa. Ty, tego niedźwiedzia też bym rozpierdolił. Powiem ci, mały, całkiem nieźle. Byłem pewien, że nie wytrzymasz presji i stchórzysz. No już, nie ma co dłużej tracić czasu. Chodź za mną. Poczekaj, no skóry to co? Będziemy tyle mięsa marnować i tak dalej. Chłopy, to trzeba pozbierać.
Tam jest niedźwiedź, a za niego mi płacą 250 sztuk złota, kurwa, w skórze. Ty chyba ochujałeś, jak ja 3 razy mniej dostanę za tą misję. Poczekaj, nie ma co się spieszyć. Widzowie, na bank dostanę kurczę, za tą misję 60 golda, a za tą skórę niedźwiedzia 250, więc... Gdzieś tu był ten niedźwiedź, a tu jest, witam serdecznie. O kurwa, niedźwiedź na 3 hitki. No, zaczyna się robić poważnie z tym damage'em, a przypomnę wam, że ja mam łuk na 80 zręczności, a mam 100 zręczności, więc... No, myślę, że kurwa, możemy coś tu zdziałać. Ja wiem, co to jest za dom, a nie, to nie jest ten dom. Myślę, że to ten dom, ale to nieważne, o co chodzi. Proszę, proszę, a co my tu mamy? Wygląda na to, że spadł z wysokości i poharatał sobie łapy. Na moje oko długo nie pociągnie. Co z nim robimy? Jak to co? Trzeba go dobić. Może dałoby się mu jakoś pomóc? Zapomniałeś, że jesteśmy tu po to, żeby zabijać takich jak on? Zapomniałem. Jest jeszcze młody. Nikomu nie zagrozi. Nie wiedziałem, że Knut przysłał mi dziecko do pomocy. Wygląda na to, że w tym miejscu tropy się urywają. Zaczekaj tu chwilę. Pójdę się rozejrzeć po okolicy. Nie taka była umowa. Idę z tobą. Strach cię obleciał? Poza tym przyda ci się moja pomoc. Chodź, ale miej oczy dookoła głowy. Wchodzimy w gąszcz. A w gąszczu łatwo... Nie, bo ja wiem, że przyszliśmy tu zabijać wilki, ale to, co o czym pomyślałem... To widzowie, że pomożemy mu i będziemy mieli kompana albo coś takiego, nie? I będzie to przyjazny wilk, będzie lubił ludzi, nie? Jak psy, normalnie. Tak sobie pomyślałem. Spotkaliśmy po drodze 2 wilki, okazało się, że byli tylko zwiadowcami, a reszta stada czekała tuż za rogiem. Znaleźliśmy rannego młodego wilka. Wygląda na to, że zwierzę spadło z wysokości i połamało sobie łapy. Nie zgodziłem się, by dlatego dobić zwierzę. Po mojej sprzeczce zostawiliśmy ranne zwierzę same sobie. No nie wiem, czy to kurwa dobre rozwiązanie. No ale chuj. Myślałem, że ja mu pomogę, że tak jakiś okład mu pierdolny albo coś. Tu chyba nie do końca. Poczekaj, poczekasz chwilę? No pewnie chuja poczekasz, dobra, a później tu wrócimy, widzowie. A się gierka zbaguje i będzie. Dawaj, dawaj, Dezoł. Lecimy. Idziemy z nim, bo na pewno spotkamy sporo mobków i pewnie dostaniemy za to sporo expo. O kurwa. Niki. No daleko, daleko kurwa idziemy. Jeszcze w tym tempie to w ogóle ślimaczymy, że chuj. Dobra, ty prowadź, a ja tu kurwa pościnam drewno, tak wolny jesteś. Dlaczego się zatrzymałeś? Dziwne. Ślady urywają się w tym wąwozie. Cholera. Wygląda na to, że znaleźliśmy ich legowisko. Bierz broń i stań na czatach, a ja rozpalę ognisko. Wilki, jak większość dzikich zwierząt, boją się ognia. Poza tym przydałoby się widzieć, w co celujemy. No dobra. To czatuję. Już tu są. Gotuj się. Gotowy, gotowy. Marvin gotowy. Jednostka 001, Marvin gotowa. Tyk, rozpierdalam. No dobra, no te wilki nam... Wiecie, widzowie. Rozpierdalamy jakieś zombie, a te wilki to jest chuj dla nas. To była dobra rozgrzewka. Miałem nadzieję, że będzie ich więcej. Ale wygląda na to, że to już wszystkie. Pora wracać do miasta. Skóry są twoje, mały. Może uda ci się je sprzedać za parę drobnych. No to jest... Przekaż moje pozdrowienia Knutowi. Przekażę. No proszę. No, jak z... Co się dzieje? Odłóż broń! No proszę, jednak można. Co ty taki spięty, Deadlow? Jak 10 dostajemy za każdą skórę, to trochę się opłaci. Ktoś tam tego siana siądzie. Ja bym kurwa ogólnie to poszedł dalej, co tu jest? Kapliczka? Nie. Kurwa, nie wiem, co mam robić, widzowie. Bo tu jesteśmy w jakiejś miejscowości, w której wcześniej nie byłem, prawdopodobnie. Czy na 100%. Jesteśmy w miejscu... A nie, jesteś... Ty. Jesteśmy blisko Kopalni Królewskiej. I nie tak w sumie daleko. No te poprzednie miejscowości,
które odwiedzaliśmy, to były miejscowości na pewno, w których nie byłem. No i tamte mobki były cięższe, ale dzisiaj chciałbym wykonać misję, no i jak najszybciej widzowie zrobić tak zwaną ewakuację do miasta, bo obiecałem widzowi, więc miasto musi zostać odwiedzone. Ale jest, widzicie, tak jak mówię, ta wyspa po prostu żyje małymi zadaniami. I to jest piękne w tej grze. Idziesz i ta wyspa po prostu żyje. Widziałem tam jakiś magiczny zwój po lewo, ale nie chce mi się do niego iść. Idźmy oddać Knutowi misję. Pogadajmy jeszcze z jakimś siekiernikiem. Teraz się załatwię. Aha. O kurwa, ty. A nie. Dla mnie. O, bo to jest list skończy na niego. Niczego tu nie ma. O, to elegancko. Pokaż, co to było? Jakiś krąg, co to? Wiedza magiczna. No ja nie czytam tej wiedzy magicznej, ale fajnie, że są tu takie ten misje. No, został rozjebany chłop. To jest w ogóle to miejsce, gdzie się znajdujemy, to są jakieś kopalnie węgla, jakieś kopalnie żelaza chyba, tak? Dlatego tu tak dziwnie jest, tak wiecie. No to kopalnie są, nie? Więc w miarę jest czarno. Wszystko jest takie ponure, nie? Ziemia jałowa. To tłumaczy klimat taki dość depresyjny tej misji. Jednak chyba dużo przyjemnie się chyba patrzy na to, jak wszystko jest kurwa takie zielone i ładne. Co tam, wilk? O. No chyba nie przeżył. No nic, tośmy go skazali na cierpienie jedynie. Ale co? Trudno się mówi. Może by przeżył. Właśnie nie wiem, co w tej sytuacji lepsze. Kiedyś bym powiedział, że dobicie, ale teraz nie mam serduszka, widzowie. Tym starszy, tym serce większe urosło. No i co? Teraz bym nie dobił zwierzątka. Chociaż z drugiej strony. No to ciężka bardzo decyzja. Na szczęście ja nie mam takiego problemu, bo jestem weganem, więc się nad takimi rzeczami nigdy nie będę musiał zastanawiać. A szansa na to, że spotkam kurwa ranne zwierzę pośród lasu i będę musiał je dobić, to jest mała szansa, plus zabicie takiego zwierzęcia prawdopodobnie byłoby nielegalne. Starczy się, jakbym tego nie zrobił. W innym wypadku bym pewnie kurwa jakąś kolosalną karę zapłacił. A więc jesteś z powrotem. Jak poszło polowanie? Wilki nie będą już sprawiać ci problemu. I to rozumiem. Wygląda na to, że wybiliście całe stado tych bestii. A oto obiecane złoto. Potrzebujesz pomocy przy pracy? Dzięki, chłopcze, ale na razie nie mam dla ciebie nowych zleceń. Wróć do mnie za... No za parę dni, on ciąga za te parę dni. No dobra, no wrócimy, kurwa. Nie no, powiedziałem, że idziemy do miasta, a tu są takie fajne misje. Dlaczego ja to powiedziałem, widzowie? Już żałuję, że to powiedziałem, bo tak to byśmy sobie cały dzień i nazwali, kurwa, odcinek obóz drwali i by cały dzisiejszy odcinek byśmy spędzili tutaj z drwalami, było spoko. A tak to muszę latać jak pojebany po miejscówach. Nie lubię tak, wolę się zaszyć w jednym miejscu. O wiele bardziej niż biegać jak pojebany stąd tam. Pomoc zawsze się przyda. Z tego co pamiętam, to ostatnim razem całkiem nieźle sobie poradziłeś. Tak jak wcześniej, potnij każdą z przygotowanych kłód na równe plastry. Gdy już to zrobisz, przynieś mi je, to dostaniesz w zamian parę monet. A to będą takie bardzo powtarzalne misje? Jak? No zrobiłem. To by tu nikt nie pracuje. A w ogóle kim jesteś, Lowell? Opowiesz, czym się tu zajmujesz? Wiesz, nie ma w tym wielkiej filozofii. Ścinam drzewa, piłuję pozyskane drewno, potem strzelam sobie piwko i idę spać. Co? Niewiele. Każdy kolejny dzień podobny do poprzedniego. Ale taki już los drwala. Przynajmniej w nocy mogę sobie posłuchać odgłosów przyrody. Wyobrażacie sobie, że tutaj sobie śpicie w takich chatkach i takie coś was spotyka, taka piękna aleja. Sobie robicie w drewnie? Kurwa, zajebiście. Szczerze. Jak dla mnie, no wiadomo, to nie jest dla każdego. Proszę, wydaje mi się, żeby było całkiem fajnie. Się zebrać. Będzie z ciebie drwal, chłopcze. Zachowam twoją dzisiejszą dniówkę, ale dostaniesz w zamian strój drwala. Bardzo wygodny do pracy, a i potrafi ochronić przed kłami tych przeklętych wilków. Co ty na to? No pokaż. Brzmi jak rozsądna oferta. Bo taka właśnie jest. Miło mi się powitać wśród naszej małej grupy.
Przychodź do mnie regularnie, piłuj porządnie, a monet ci nie zabraknie. A, czyli tutaj po prostu sobie farmimy siano, tak? Dzięki, chłopcze, ale na razie nie mam. Wróć do... Dobra, zobaczymy jeszcze jedną rzecz. To znaczy, kimniemy się te 2-3 dni. I zobaczymy, czy on będzie miał taką, czy będzie miał taką samą misję. Czy wyśle nas gdzieś indziej. Bo całkiem możliwe, że to jest taka farma, nie? Że sobie śmimy i sobie po te 30 monet możemy gdzieś tam zadupcać. Jak cały dzień przegramy, to może nawet siano będzie jakieś. I coś sobie za to kupimy. Chwila. Ale możliwe, że nie. Potrzebujesz pomocy przy pracy? Dzięki, chłopcze, ale na razie nie mam dla ciebie. Dzięki, chłopcze, ale na razie nie mam. Aha. I to koniec. Nie masz dla mnie nowych zleceń. Nieważne, ile się nie kimnę, bo wcześniej mówił chyba wróć za kilka dni. Teraz takiej widzę opcji dialogowej nie ma. Pokaż. Zobaczmy jeszcze ostatni raz. O, to ty jesteś. Chodź tu. Panie Knucie. Pago. Dzięki, chłop. Nie mam Pago roboty. Sadek. Ale zobaczmy ten strój Drwala. No, opłacało się chyba. Znaczy, ogólnie strój, no umówmy się. Do pizdy. W porównaniu z naszym, no nie? Tragedia. Ale, kurczę, można go chyba sprzedać za jakąś normalną cenę, tak mi się wydaje. Kolejną rzeczą, którą mi się wydaje, że to jest rzecz, że spierdalamy z tej mieściny, z tej lokalizacji, bo to nawet nie jest mieścina. Z tej lokalizacji jak najprędzej. No, oczywiście, żebym się tam udał do tego miasta i tak dalej, ale ja wam obiecałem, że dzisiaj udam się do miasta, ale kurwa troszeczkę innego, a my jesteśmy na drugim końcu zajebanej wyspy. Więc trzeba tam jak najszybciej podążać. Tyle widzowie, widzimy się, gdy znajdzie się coś ciekawego, ewentualnie będziemy już przy samym mieście. Dobra widzowie, a więc tak jak obiecywałem, znajdujemy się przy mieście. I zobaczymy, co tu się odpierdala. Słuchajcie, całą tą drogę w ogóle przeszedłem z buta. Trochę to trwało. Ale w sumie nie aż tak długo, pewnie kilka minut. Zaczekaj moment. Zobaczmy, co się dzieje tu. Łowca Marvin? Zgadza się. Dobra, możesz wejść. Co tu się dzieje? Nie słyszałeś? W mieście pojawiła się wielka grupa uchodźców, a gubernator wprowadził stan wyjątkowy. Do tego jeszcze ten zamach na Volkera. Jeden z waszych gońców poprosił mnie, abym informował każdego z was, by jak najszybciej stawić się u Lorenzo. Lepiej nie trać czasu, bo jeszcze cię wyleją. Podnoście to żelastwo! Pod bramą dowiedziałem się tylko o przybyłych uchodźcach i nieudanym zamachu na Walkera. Na szczęście, na moje szczęście zostałem wpuszczony do środka bez większych problemów. Sprawa musi być naprawdę poważna, bo przy bramie widziałem więcej strażników niż zwykle. Powinienem jak najszybciej udać się do Lorenzo. Ale dymy widzowie. O nie. Mhm. To zadymiłem. Wyciągając kurwa tego. No nawet escape'a nie mogę kichnąć. No nic widzowie. Dobrze, że save'a zrobiłem przed tym, przed wejściem tu. Widzimy się zaraz. Dobra widzowie. Kurwa. Ale schodzimy do środka. Co tu się dzieje? Ej. Ktoś mi tu przekaże jakieś informacje? Strażnik, ale dymsy. Tu ktoś czyta coś? Jakaś zadyma się w mieście zadziała, a mnie wszystko ominęło, bo tutaj misję wykonywałem. Goniec, nie goniec, kurwa. Tutaj jakiś pan Walker został zaatakowany. Kurwa obywateli. Stój! Ani kroku dalej. Straż ma wszystko pod kontrolą. Nie potrzebujemy pomocy gildii kupieckiej. Jak życie? Nieźle, ale byłoby znacznie lepiej, gdybym nie musiał oglądać na każdym kroku waszych paskudnych mord. Bardzo niemiłe, aczkolwiek szanuję, bo bardzo śmieszne. Mam taki kurwa głupi pomysł bardzo, aczkolwiek on może wyjść. Pomysł polega na tym, że ja przeskakuję, bo mam jebaną akrobatykę, więc mogę tu kurwa wejść 5 sekund. A ty? Nikt. Okej. Okay. Bardzo się wkurwi, jak mnie zauważy? Hej. Dobra. No, powiem ci, mało spostrzegawczy jesteś, panie kurwa strażniku. Ale nic. Ale w ogóle teraz to był skok. Dobra widzowie, no to co, idziemy do Lorenzo. My i tak do tego Lorenzo musimy się udać, bo mamy tu masę rzeczy do załatwienia z Lorenzo.
Bo między innymi załatwić sprawy z bratem, nie sprawy z bratem. Jest sporo tych misji do wykonania. Zobaczmy, czy Frida może ma coś, jakąś robotę, co? Nie masz nic. Mam świec? Nie, no nie, nie, nie ten przycisk, kurwa mać. Idź. No nie, ten przycisk mnie się kikło. Mogę w ogóle wykonać trochę broni, na tym na pewno też zarobię. Ale problem z wykonywaniem łuków jest taki, o kurwa, faktycznie, jak jest zgraja obywateli. Problem z wykonywaniem łuków taki, że sprzedałem wszystkie skóry wcześniej, żeby oczywiście się podekspić, podlepszyć, pokupować potki. No i jedyne skóry, jakie mam, to teraz tutaj widzicie i to udało mi się zdobyć na przestrzeni tych dwóch odcinków. No nie jest to kurwa dużo, mimo tego, że latałem po mieście, to jakoś turbo dużo tego nie było. Chodźmy może oddać na początku koło, bo wydaje mi się, że jedno znalazłem i on dzięki temu da nam 8 golda mam chyba. Dla ciebie doskonale. A, 7 golda. Plus jeszcze chcę koła. No dobra, no będę przynosić jak jakieś znajdę. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Garros. Chcę. Okej. Okay. Nic ciekawego. Otmar. Nic ciekawego, także lecimy dalej. W ogóle jedną z ciekawostek, które miałem wam pokazać, powiedzieć w poprzednim odcinku. Słuchajcie, jeżeli dużemu Benowi oddamy odtrutkę, to spotkamy go później w karczmie Helki i będziemy mogli wziąć do wyprawy na twierdzę Vardhal. To jest taka ciekawostka, którą przeczytałem. No nie mam, kurwa, no mi się odpala jakiś Edge, bo nie mogę tego zamknąć. Microsoft Edge chyba to się tak nazywa, nie? I w skrócie Firefox. Jak w tym, jak w Scooby-Doo się ściąga maskę, wiecie, jest Microsoft Edge i Firefox. Nie Firefox. Kurwa, jak to się nazywa? To nie jest Firefox, to jest... Jak to się wcześniej nazywało? Nie, to są systemy. XP, Vista to są systemy. Jak się nazywała ta przeglądarka? Kurwa, zapomniałem. Ale wiecie, o co mi chodzi. Taka niebieska. Dobra, idziemy porozmawiać z Lorenzo. Kogo ja widzę? No, teraz będą pewnie dymy, więc ja się tu rozsiądę i... Mogę wiedzieć, gdzie się podziewałeś przez cały ten czas? Może pan wiedzieć? Kontynuowałem śledztwo w sprawie zaginięcia mojego brata. Jakieś postępy? Jeden z nich zaszył się w obozie na bagnie, znanym wśród miejscowych jako Przystań Łotrów. Miał przezwisko Duży Ben. Był mistrzem tamtejszej areny i strasznym furiatem. Powiedzmy, że nasza rozmowa nie przebiegła tak, jak chciałem. Ostatecznie niewiele się dowiedziałem, a sam Ben, no cóż, niewiele już może powiedzieć. Jeśli będziesz popełniał takie błędy, wątpię, byś prędko odnalazł swojego brata. Opowiedz mi lepiej, co wiesz o tej przystani. To speluna pełna różnej maści bandziorów. Jedyną zasadą, której tam się trzymają, jest wypełnianie rozkazów niejakiego Corteza. To on tam dowodzi. Jego ludzie organizują walki na arenie, handlują nielegalnymi towarami i przemycają ludzi. Czyli te szczury są w stanie zagnieździć się nawet w takich miejscach? No, to jest raport, jakiego od ciebie oczekiwałem. Chyba pora, żebyś dostał odpowiednie wynagrodzenie. O kurwa, to duży mieszek. Duży worek złota. Dziękuję, szefie. Mój brat gdzieś tam jest, a ty nie zrobiłeś nic, by mu pomóc? No trochę tak. Mój brat wciąż gdzieś tam jest, a ty nie zrobiłeś nic, by mu pomóc. Chyba zapominasz, z kim rozmawiasz, chłopcze. Poinformowałem moich chłopców o zaginionej osobie i rozglądają się za twoim bratem. Biorąc pod uwagę naszą aktualną sytuację, nie mogę postawić całego oddziału łowców w gotowości dla jednego obcego człowieka. Skoro raport mamy za sobą, przejdźmy do meritum naszego spotkania. Zeszłej nocy gubernator Morris wprowadził w mieście stan wyjątkowy. Dryn, dryn. Stan wyjątkowy? W pobliżu zatoki zakotwiczył statek z uchodźcami z Londram. Morris chce się upewnić, czy nie ma wśród nich bandziorów i wrogów politycznych. Z tego powodu wysłał niemal cały garnizon strażników, by dokładnie sprawdzili przybyszów. Głupiec liczy, że tym sposobem zapewni obywatelom bezpieczeństwo. Ale naraża przy tym całe miasto na ogromne straty. Dobrze, że chociaż zrezygnowali z tego pomysłu zamykania miasta. Wtedy dopiero by się tutaj zagotowało.
Nawet przed przybyciem tego okrętu w mieście nie panowały najlepsze nastroje. A opinia mieszkańców na temat uchodźców... Cóż, pozostawia wiele do życzenia. Jeśli na Archolos dojdzie do zamieszek, to stracimy na tym wszyscy. Dlatego zdecydowałem się posłać do portu część naszych chłopców. Mają pomóc w uspokojeniu. Mam nadzieję, że nie byłem przez chwilę wyciszony, bo... Gildia troszczy się o nasze piękne miasto. Czyli sytuacja została opanowana? Niestety to nie wszystko. Ktoś wykorzystał zamieszanie spowodowane przybyciem okrętu do portu i zaatakował Volkera, jednego z najbogatszych ludzi na całej wyspie. Zamach się nie udał, a bełtem oberwał jeden z jego ochroniarzy. Straż co prawda pochwyciła głównego podejrzanego, ale jak dla mnie tylko znalazła sobie kozła ofiarnego, żeby ukręcić sprawie łeb. Dlaczego straży zależy na szybkim zakończeniu śledztwa? Lada dzień do miasta przypłynie królewski wysłannik w celu zebrania podatków i sprawdzenia, czy mieszkańcy przestrzegają prawa królewskiego. Nie jesteśmy na to odpowiednio przygotowani, bo w tym roku przybędzie wcześniej niż zwykle. I tutaj właśnie wkracza Gildia Kupiecka. Jak sam pewnie wiesz, ostatnio doszło do kilku niezbyt przyjemnych incydentów na linii naszej organizacji oraz reprezentantów Myrtany. Do tego ta konfiskata statków. Mamy teraz okazję, by pokazać, że Gildia Kupiecka to organizacja pełna profesjonalistów i że potrafimy rozwiązywać problemy miasta efektywniej niż straż. Chcę, żebyś to ty zajął się śledztwem. Wszystko już omówiłem z gubernatorem Morrisem. Roderick pewnie nie mógł wytrzymać ze złości, gdy o tym usłyszał. Czekajcie. A, nie, to nie to. To miało być, nie, ten filmik puściłem, widzowie, a miało być tak śmiesznie, że gubernator Morris, a ja tu dźwięk, że... No ale chuj, widzowie. No nic, skumałem tylko ci, co siedzą na Twitchu. Nie popieramy oczywiście słów wypowiedzianych w tym filmie. Zapytajmy dokąd, a najpierw poczekajcie. Dobra, dokąd najpierw mamy dokąd się udać? Mam się udać? Zgaduję, że do niedoszłej ofiary zamachu, czyli Volkera. Jego dwór znajdziesz w dzielnicy mieszczańskiej, na południe od koszar. Jeśli zgubisz drogę, zapytaj strażnika. Wiem, gdzie to się znajduje. Chciałem tam kurwa odsępnąć 30 razy w ciągu tych wszystkich odcinków. A co ty myślisz o Volkerze? Volker od lat wspiera naszych kontrahentów. Jego zniknięcie ze sceny politycznej stworzyłoby lukę, którą trzeba by było szybko zapełnić. A zwyczajnie nie mamy na to czasu i pieniędzy. Osobiście za nim nie przepadam. Ale na ten moment nie możemy dopuścić, żeby chociaż włos spadł mu z głowy. No tutaj młody, przystojny Marvin. Kim jest główny podejrzany? Jakiś sfrustrowany biedak. Podobno jego ojciec zadłużył się u Volkera na okrągłą sumkę. Spłata należności się przedłużała, a chłopak zaczął nachodzić Volkera i rozpowiadać, że jego rodzina została oszukana. Wiesz, gdzie znajdę tego podejrzanego? Pewnie w więzieniu. Gdzieś w lochu na terenie koszar. Zakładam jednak, że nie będzie tam siedział w nieskończoność. Zanim do niego pójdziesz, porozmawiaj z Volkerem i poznaj jego wersję wydarzeń. Twierdzisz, że ktoś inny stoi za zamachem? Twierdzę, że dzieciak nie wyglądał mi na zamachowca, a straż zrobi wszystko, żeby zamknąć śledztwo przed przybyciem królewskiego wysłannika. To czy rzeczywiście stał za zamachem, zależy od wyniku twojego śledztwa. Ty brzuchomówca, jak on mówi, dlaczego nie widać, że mu... Dlaczego do tego zadania? Z przemytnikami w mieście poradziłeś sobie całkiem nieźle. Niekonwencjonalne metody mogą przydać się w tym śledztwie. Poza tym jesteś młody. W mieście jeszcze wiele osób nie zna twojej twarzy. Może uda ci się dowiedzieć czegoś więcej niż moim pozostałym chłopcom. Zajmę się tym. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Wróć do mnie, gdy już uda ci się zebrać jakieś dowody. Pójdziemy z tym do ratusza i przekażemy wszystko gubernatorowi Morrisowi. Pokaż, jak radzi sobie z takimi problemami Gildia Kupiecka. Dobra. Jak sytuacja na wyspie się Tak, to już pytaliśmy. Mamy nowe wpisy, raport i jakiś coś tam w biały dzień. Lorenzo przedstawił mi szczegóły dotyczące sytuacji w mieście. Nagłe przybycie okrętu z uchodźcami i nieudany zamach na życie lichwiarza. To na ten moment główne problemy władz miasta. Inni członkowie gildii pomagają przybyszom, a ja mam przeprowadzić śledztwo w sprawie zamachu. Muszę udać się do wilgi Walkera, czy tam Walkera. A więc idźmy, w biały dzień misja się nazywa.
Dokładnie wiem, gdzie to miejsce się znajduje, więc z tym akurat problemu jakiegoś większego nie powinniśmy mieć. I tak nie mamy nic co za bardzo chyba do wykonania. Złotej nocy mi się nie chce, grosz do grosza zbugowane, powie północy ciężkie misa, dzielnica 5. Najpierw widzowie, zróbmy to, czego nie zrobiliśmy przez te wszystkie jebane odcinki, czyli chodźmy wreszcie do tej dzielnicy pięści i zobaczmy, co tam się kurwa dzieje. Najgorsze jest to, że ja nie mogę do tej przystani się udać i nowego pancerza sobie kupić. Ale może to nie jest aż takie najgorsze, bo z drugiej strony to, ten pancerz kosztował 2,5 koła i w sumie i tak tyle nie mam. Ja powiedziałem do dzielnicy pięści, że musimy się udać do tego, do tej przystani z piratami, gdzie zabiliśmy dużego Bena. O! Dużego Bena. A tam mieli fajny naprawdę pancerz. Tylko no nie wiem, i tak nie miałem na niego siana, więc nie kupiłem go po prostu. Wydałem wszystko na kurczę inne rzeczy. Chodźmy do tego, do tego, jak to się nazywa? Co powinienem wiedzieć? Co tu się kurwa dzieje? Ja mam okraść tego, włóczęga, nie? O, co to za list? Plaga chrząszczy. No poka, przeczytamy. Misja z chrząszczami, powiadasz. No dobra, co by nic, co nie. My nie zrobimy. Bogaci kupcy, właściciele ziemscy i urzędnicy od tygodni skomlą pod drzwiami Walkera o zapomogę wojenną. Z jakiej racji te chrząszcze w ludzkiej skórze mają prawo prosić o jałmużnę, gdy prosty lud głoduje? My, synowie i córki tej ziemi na polach, w kopalniach i warsztatach dzień w dzień przelewamy krew, pół, pot i łzy dla tych uprzywilejowanych drani. Wzywamy wszystkich tych, którzy łakną sprawiedliwości w tych jakże niesprawiedliwych czasach. Najwyższa pora powiedzieć dość. Okej. Ja najwyższa pora jest dla mnie kurwa powiedzieć. Też powiedzieć dość i nakopać kurwa komuś na tej arenie. Tylko chyba jeszcze jest. Mówiłam, żebyś. Tak, przyszedł wieczorem. No dobra, dobra. To musimy się komuś pierdolić do domu najpierw. Witam serdecznie obywatelkę. Czego tu szukasz? Odejdź! Dzisiaj śpimy razem. A nie do poranka, kurwa mać. Czego tutaj szukasz? Czego tutaj węszysz? Spadaj! Do wieczora. Ale w ogóle mam zimno w pokoju. Czego tutaj szukasz? Odejdź! Mądra decyzja. Mam wrażenie. Czego tam szukałeś? Mam wrażenie, widzowie, że teraz przyszedł moment, że nam się uda. Jak nie teraz, to kiedy? Teraz wreszcie po trzech odcinkach mówienia, że czy tam czterech, że zrobię tą misję, kurwa. I dokończę te bicie się na arenie. W sumie w poprzednich odcinkach zawalczyliśmy na dużo cięższej, mi się wydaje, arenie. Mogę. Masz szczęście tego wieczoru. Dzisiaj radzę ci na siebie Tak. To ja. Oczywiście. Chętnie. Myślę, że poradziliśmy sobie i zostaliśmy szefem na dużo cięższej arenie. Więc mam nadzieję, że i teraz na tej arenie, tutaj w tych slumsach, też zostaniemy mistrzami. Poczekaj, tylko muszę. Dobra. Nie. Tak. Dobra, już gramy, widzowie. No to co? Próbujemy się, nie? A jednak cię mam. A ja nie mogę miecza wyciągnąć. Aha, fajno. Fajna gra komputerowa. Ty, no nie damy sobie rady, kurwa. To jest jakieś pojebane, że ochroniarz tak bije. Ty, ludzie Walkera, jesteś pojebani. No, pojebani są ci ludzie, no. Na arenie rozpierdalam jakiegoś dużego Bena w pizdu z łuku, kurwa, ale tutaj z drugiej strony muszę bić z broni białej. Wiecie, gdyby to był łuk, to chłop by padł na dwa strzały. Ale że to nie jest łuk, to jest przypał trochę. Niestety, że musimy na miecze walczyć. Jeszcze jedna próba. Teraz sobie poradzimy z tego względu, że mam na to plan. Nie dało rady siłą, da radę taktyką, widzowie. A taktyka jest w miarę prosta. Potka. Tylko nie wiem, czy mam tą potkę. Mam nadzieję, że mam. Tak, ta potka. Ochrona. Teraz nawet życia już chyba nie biorę. Mogę. Pewnie. Dawaj. Bijemy się szybko. Niech on tu przychodzi, to. A, no nie, dobra, nie biorę tego życia. Mam nadzieję, że kurwa nie będę żałować. Dawaj, no, tuptaj. No. Mamy to? A
Kurwo, zaskoczenie mi pół chapy ściągasz, skurwysynie. To jest takie w chuj niesprawiedliwe. Nie no, ja bym musiał, wiecie co zrobić? Dupnąć sepotkę bym musiał. Bez kitu. Proszę. Jod się kręca, się trochę spociłem, nie będę ukrywać. Uff. Nieźle, całkiem nieźle, jak widać Volker będzie musiał rozejrzeć się za trochę bardziej doświadczonymi wojownikami. Oto twoja nagroda. Nowy wpis. Mogę... Masz szczęście. Dzisiaj będziemy... Padłam na pomysł bardziej nietypowej walki. Zmierzysz się z dwoma przeciwnikami jednocześnie. Nie są może zbyt silni, ani nie mają wyjątkowej techniki, ale za to walczą jak bracia. Ty kontra ich dwójka, gołe pięści. A? Co ty na to? Stawka wynosi 300 sztuk złota. To ja. Damy radę. W takim razie... Myślę, tylko szybka potka. Szybkie nawet dwie potki. Jedna. Druga. Jeszcze se tą pierdolne. Bo inaczej coś czuję, może być ciężko. No i zapis by się przydał. Gorzej, jeżeli teraz się wypierdolę na pięści. Ja wiem, że ja mam medalion, ale póki działa... Mam medalion, co bije z pięści o wiele więcej. Tylko póki tego... Póki słuchajcie... póki mam tą ochronę i tą regenerację życia, to już może tego. To już może skończmy to, może się tak uda. Jest jedna szansa, widzowie, tylko i wyłącznie. Dawaj, dawaj, bijemy się? Teraz cię mam. Co mam? Co to jest, kurwa, jakieś cztery? O co chodzi? No czemu ja ich... No... Czemu ja się biję... Wyjmij pięści. Kurwa, co ja robię? Ja się chciałem teleportować? Chyba tak. Dobra, potka jest OP. Nie, potka jest turbo OP. To potka jest za OP. Fajna jest ta poteczka. No, ale bez potki byśmy sobie nawet poradzili. Dobra, jeden rozjebany. Ale wymiana, kurwa, na buły. Pyk, kurwa. Jak w filmach, 300 buł na twarz, nic się nie dzieje. Dawaj wszystko, co masz, dawaj wszystko, co masz. Pyk. Dawaj siano, wszystkie, co masz. Nie, o co masz? Mogę. Masz szczęście. Dzisiaj będziemy walczyć na pięści. Jesteś jednym z najbardziej rozpoznawanych wojowników na mojej arenie. Co ci się tak gapić? Kurwa, za nami. Chcę, abyś zmierzył się z jednym z wilczych synów. Dobra. Stawka wynosi 500. Dobra, oczywiście. Powodzenia. Dzięki. Zapisujemy. No jesteśmy już giga koksami. Mamy regen, mamy... Trochę cheatujemy, okej? Okay? Ale to nie jest ważne, widzowie. A ja ciągle, kurwa, te jakieś teleportacje używałem zamiast pięści. Mówię, co się, kurwa, dzieje? Wilczy syn. To są jacyś, kurwa, koksy, tak? Na to wygląda. No, bijemy się. Jednak cię mam. Zobaczmy, co potrafisz. Coś tam bijesz, ale z moją regeneracją to mi masz, kurze, poskakać na diku. Buła, 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 zajebista ta płatka, buła, 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 buła. Poradzilibyśmy sobie nawet bez płatki. Z twoimi umiejętnościami z pewnością wróć do mnie za jakiś czas. Może oto twoja nagroda. Ile? No tak, no oczywiście. Tego wieczoru potrzeba trochę więcej. W końcu udało mi się znaleźć kogoś odpowiedniego. To góra mięsa i metalu. I przybyła. Jeśli uda ci się go pokonać, to... Dobrze, skipuję, ale mi się potka kończy. Cię powstrzymać. A uważaj, facet jest trochę nieobliczalny. Stawka wynosi 1000, to jak? Poczekaj, zobaczę, czy mam jeszcze regen. Nie mam już regenów. Więc zapiszemy sobie przed tym, jak zapłacę Epitos. Już jesteśmy w miarę, kurwa, bogaci. Ty, za tamtą walkę na tamtej arenie u tych piratów. Ja ciągle zapomnę, jak się nazywa ta mieścina. A, tutaj nie znajdę, no tak.
Nie pamiętam, jak się to nazywała ta mieścina. No nic, ale dostałem 1200, a tutaj koszt taki pitos, że to chuj. 2700 już mam. Dobra. Zobaczymy, czy taki twardy, jak o nim mówią. Nordmarczyk. No brzmi kurwa jak solidny przeciwnik, ale czy taki będzie? Nie wiem, widzowie. Wiem, że w razie czego mam 14 potek. Biję cię kurwo, zaskoczenie, tak jak wy mnie wcześniej. Bo ty masz jakiś młod jebany. Może tak jest warto robić? O kurwa, pozdro. Aha. Widzowie. Poczekajcie, dupsniemy se potki i czas na rundę numeros unos. A więc walka, widzowie. O bogowie walka. No ale możemy tysiaka z tego zgarnąć. Mam regen, mam obronę. Czy jeszcze coś mogę pierdolnąć, żeby to oszukać? Jakąś poteczkę? Chyba już nie mogę. Mam wszystko, co jest mi potrzebne. Słuchaj, panie Nordmarczyku. Nie wiem, czy wiesz, ale jesteś martwy. A może po prostu prawo, lewo. Prawo, lewo. A czemu mi się regen życia nie robi? Ej. Ej. A walłem potkę. Czemu to tak jest niesprawiedliwe? Gdzie jest mój regen? Ej, gdzie jest mój regen do kurwy? Czemu to... Ej, to jest oszukane. No przecież regen walłem. Powinno mi się regenerować życie. O. Ty. Hej, ty. Kurwa, no go chciałem rozpierdolić. Chodź tu, Nordmarczyk, mnie będziesz wkurwiał. A z nie... Nie, no nie mogę go nawet okraść. Chodź tu. Ej, halo. Ty, a czemu mi się życie nie regeneruje? No wziąłem potkę na regen życia i mi się... Niesamowite, dopiero co przyszedłeś tutaj do mnie i ledwo poradziłeś sobie w walce na pięści, a teraz... A teraz nawet Nordmarczyka kładziesz na deski. Ta walka przyniosła mi mało... Szybko powiedziała, nie? Mam tu dla ciebie coś specjalnego. To niesamowite, dopiero co przyszedłeś do miasta. Miecz szaleny, dzięki. Jak żyć? Interes kręci się jak nigdy. Nie bój się, chłopcze. Nie zapominam. Okej. Misja została w ogóle wykonana. Udało mi się pokonać potężnego Nordmarczyka. Alana chyba nie ma już dla mnie większych wyzwań. Znaczy zostaliśmy potocznie mistrzem areny. I dostałem osiągnięcie wściekłe pięści. Na co komu miecz? Gdy pięści są najbardziej zabójczą bronią. 18,7% graczy odblokowało to osiągnięcie. Misja wykonana, mamy 42 minuty. Zważywszy, że wszystkie poprzednie odcinki trwały bardzo długo, umówmy się, to myślę, że dzisiaj zrobimy sobie delikatnie krótszy odcinek. To by było na tyle, widzowie. Nie wiem, ja może albo nagram jeszcze jeden odcinek, albo idę zapierdolić trening. A my widzimy się, słuchajcie, dwa razy dziennie. Pamiętajcie o tym, żeby zobaczyć Rewinda, wpaść na Instagram, na Twitcha, tam czasem gramy w gry. Różnie jest, jak mam internet, a ostatnio od 4 dni nie mam, więc skrucho. Ale jak mam, no to jest grane, widzowie. Tyle, mam nadzieję, że podoba wam się takie bardzo wyluzowane moje podejście, gdzie sobie po prostu gramy. Ja jestem, kurwa... Szanowniczem i komentuje, co tu się dzieje. Tyle, widzowie. No miłego dnia, miłej nocy. Widzimy się jutro. W każdym razie trzymajcie się. Pamiętajcie, sztywno i git. Na razie. Tak, kliknąłem rozpocznij streama. Dobrze, że mam osobne dwa OBS-y, bo teraz bym streamował. Trzymajcie się ciepło, git. Dlatego pamiętajcie, jeżeli jesteś streamerem, albo nagrywasz sobie na YouTube, albo planujesz streamować i nagrywać, to zawsze jeden OBS do streamowania, do tego mam Streamlabsa OBS-a, a OBS zwykły do nagrywania, bo wtedy nie będzie faila. Bo kiedyś tak zrobiłem, krótka historia na sam koniec już. Kiedyś tak zrobiłem, że właśnie nagrywałem odcinek i zrobiłem 22, nie no tam z dwuminutowego streama, jak siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Ja mówię, o kurwa, Psypix. A trochę tam coś tam zobaczyło ludzi. Ja mówię, o, przypał. Zresztą chyba Mia Malkowa zrobiła to samo, że OBS-em nagrywała filmik swój na OnlyFansa i zaczęła streamować na Twitchu. Coś takiego jakieś czytałem. Nic, no dlatego warto mieć dwa OBS-y. Jeszcze raz, trzymajcie się, bo do zobaczenia. Cześć. Dziwny git.